Pani marszałek, to dobrze, że Sejm wreszcie pochylił się nad pacjentami w szpiące, ale nadal problem pozostaje. Nadal istnieje zasadniczy dysonans poznawczy. Z jednej strony będziemy prawdopodobnie pierwszym krajem, którym będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pacjenta w szpiątce, z drugiej zaś Polska jest prawdopodobnie jedynym z krajów Unii Europejskiej, która nie posiada odpowiednich procedur i stosownej, kompleksowej strategii opieki nad pacjentami w szpiątce. To nie może być tak, że w Polsce pacjenci z długotrwałą śpiączką są wykluczani z systemu ochrony zdrowia, choć potrzebują go najbardziej. W Polsce dramatyczny problem śpiączki u dzieci dotyczy około 5 tysięcy osób. Większość z nich umiera. Około 500 dzieci corocznie przechodzi stan długotrwałej śpiączki. Po kilkutygodniowym pobycie w oddziale intensywnej opieki dla nich pojawia się kolejny dramat. Nie mają dalszego etapu terapii. Szczęściem jest, że w Polsce stworzono piękne, szlachetne dzieła. Fundacja Kogo pani Ewy Błaszczyk, czy też Fundacja Światło z panią prezes Janiną Mirończuk. Fundacja Kogo przygotowała nawet program wybudzania dzieci ze śpiączki w fazie B, który został zatwierdzony przez Agencję Oceny Technologii Medycznej. Ale o ile się orientuje, niestety i Rada Konsultacyjna AOTM-u, i prezes AOTM-u, i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia uważają, że procedury są znacząco przeszacowane. Choć ocenia się, że koszt osobodnia powinna wynosić około 70% kosztów pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej w wysokospecjalistycznym ośrodku. Życzymy sobie, już ostatnie zdanie pani marszałek, życzmy sobie, by opieka nad pacjentami w śpiące i ich wrażliwość i potęga wiary była taka jak w filmie Pedro Almodovara Porozmawiaj z nią. Dziękuję bardzo.